Justyna Kowalczyk, mistrzynią olimpijską, mogę już to powiedzieć, bo Marie de Bergen finiszuje, zmęczona, nie ma sił, chwyta łapczywie powietrze, otwiera usta, 28:17,8 sekundy, druzgocące zwycięstwo naszej zawodniczki, Justyna Kowalczyk, najlepsza, Justyna Kowalczyk z najlepszym rezultatem, Justyna Kowalczyk, mistrzynią olimpijską, Justyna Kowalczyk ze złotym medalem, Marie de Bergen nie wytrzymała tego tempa, Marie de Bergen nie będzie być może nawet miała medalu, jestem w tej chwili na czwartym miejscu, poza podium, 33,4 sekundy straty, a jeszcze poczekajmy na Teresę Jochał, ale wydaje się, że Justyna Kowalczyk, na drugiej pozycji Szwedka Kala, na trzecim miejscu Finka Saarinen, to bohaterki dzisiejszego biegu, rozbujajmy wszystkie dzwony w kraju, niech prawoszczowie także oprócz na Anioł Pański i za tymi dzwonami niech rozbrzmiewa wiadomość, że Justyna Kowalczyk na miejscu pierwszym, na miejscu drugim Kala, a na miejscu trzecim jednak medal dla Norwegii. Teresę Jochaug ze stratą 28,3 sekundy. Jesteś zagadką, jesteś szaradą, ale pamiętaj, człowiek szczęśliwy szczęściem powinien dzielić się z innymi, więc my ci z tego kombinezonu, z tego biegu, z tych twoich tytanowych rąk i nóg zabieramy troszkę szczęścia i tym szczęściem dzielimy się z państwem. Mamy złoty kolejny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Justyna Kowalczyk, najlepsza w biegu na 10 km stylem klasycznym. 28:17,8 sekundy. Szwedka Kala straciła 18,4 sekundy. Teresa Jochaug z Norwegii 28,3 sekundy. Marit Bjergen na miejscu piątym, bo słynną Norweszkę wyprzedziła jeszcze Finka Aina Kajsa Saarinen. Jest cudowna, jest tulipanem, bo biegła dzisiaj w czerwonym kombinezonie, a tulipan bez słońca, no to tak jakby makowiec bez maku. A dzisiaj Justyna Kowalczyk pokazała, że i makowiec był z makiem, a i ten tulipan miał dużo żaru i promieni słonecznych, miał dużo ognia w sercu naszej królowej śniegu.